A wy już, kurwa, pierdolicie bez sensu, ja jebie. Kurwa, czemu ja? Czemu ja? Ta samoloty chuja, nie samoloty. Kryształy, zaraz wam pokażę aktualizację najnowszą, co wprowadza. Wiem, że macie to w dupie, ja też mam to w dupie. Ale to jest GameForge, nie? Więc jebane jajca, kurwa, dobra. Jedziemy dalej. Naszyjnik, jaki zdobiłem, mówiłem, że wsadzałem naszyjniki i bonusuję je, taki. Powiem wam, 5 metini mi weszło, więc 10 bon robiłem. Dobry zarobek, powiem wam. Na dwie postacie bonusuję naszyjniki. Zaraz będę miał kolejny na sel, na służę, bo robię drugi. A to jest szamanki. Ten szamanicy wszedł mi szybko, bo w 3 dni go wybonusowałem. Tylko raz nie powiodło się, ale już mi się odłamki skończyły. Żółte. Więc tak, aktualizacja, moi drodzy. Idziemy sobie do M2. Pokażę wam aktualizację, która weszła na Metina. Więc tak, popatrzcie. Takie rzeczy to są runy do uszlachetnienia. Czyli jak wyrabiacie jakiś przedmiot u czegoś, możecie tym poprawić szansę na wejście tego przedmiotu. Patrzcie. I dajecie uszlachetnienie, macie runy wykuwania. No i tu macie poszczególne runy, które sobie możecie użyć, nie? Na coś. Na przykład zrobić runę lepszą, co daje wam większy procent szans na wejście, nie? I tam, nie wiem, właśnie, nie wiem ile, 20% zwiększa, a to zwiększa o 2%. Czyli maksymalnie 20% więcej szans na wejście broni, tutaj no 20% szans więcej daje. I tak samo, i to właśnie macie te akcesorie, co się wytwarza. Zwiększa szansę na powodzenie podczas wytwarzania zestawów broni. I o to chodzi pewnie GameForge'owi, żeby ludzie mieli więcej szans, bo najlepszy zestaw rycerski kosztuje 50 tysięcy punktów geja i szansy na to jest 15%. To z tym macie 35, więc no powiem wam, nie wiem, no bo patrzcie, 30% szans na wyrobienie, ta? Nie powiodło się. I wzięło mi jedno. Taki system zrobiono od pierdol, żeby coś dodać do Metina. Tak mi się wydaje, że ktoś miał zlecenie, weź coś z dupy tego Metina i masz Pyrant. I tu jest szansa na to, to jest 15% na wejście. No i dzięki temu tym runom macie kowala, macie te 20% więcej. Nie dam bombana Blackerowi. Mogę mu dać za 30 zł. Jeszcze w ogóle Black Master, kurwa. Ten typ to jest taki rozjebany, że to jest chuj, nie? Może najlepsze jest to, że jestem gównem na YouTube. Tam ile miało osób ogląda? 200 na streamie, może 300. A jak niektórzy dostaną bana, to nie mogą tego przeżyć, kurwa, nie? Po prostu wypisują jakieś gówna o mnie, proszą się, daj mi unbana, już więcej nie będę, no ja pierdolę, jakbym był całym życiem, nie? Idziemy zobaczyć odcinek Naila, potem znowu Hydra, potem będziemy, wyłonimy zwycięzcę konkursu. Do tej minuty będzie mówił o lajkach i łapkach. Zakładamy się. Ale ponad połowa osób oglądających te filmy nie subskrybuje tego kanału. Widzowie, to jest bardzo proste. Jeśli macie swoje potrzeby fizjologiczne, idziecie, robicie już 7 raz. No to za każdym razem myjecie ręce, oczywiste. A o czym on pierdoli? Czekajcie, to jest odcinek z Metina, co ja odpaliłem? I kolejny, no to jeszcze nie macie subskrypcji, tak jakbyście nie mieli rąk o potrzebach swoich. Także za... Jaka kurwa rozkmina tutaj jest teraz. Wow! Za każdym razem, widzowie, like, subskrypcja, żeby kanał się rozwijał i komentarz, ale i tak odcinki 4 godziny, gdzie ja już rzeczę w tym odcinku. 1.40 o naszą odcinek! Wow! Ale szybko! Którą chcę zrobić na tym potężnym herosie, jak ten Feniks posiada. Ogólnie Feniks jest najgorsze gówno, które chyba na PLW jest, jeśli chodzi o takie ulepszanie, bo... Ulepsze ostrze, jest tak jak z kobietą, nigdy nie wiesz, kiedy ci wejdzie, kiedy jaki ma humor. Co kurwa, o czym on pierdoli? Już drugi raz w tym odcinku, o czym on pierdoli, kurwa? Ja jestem niewyspany, ja nie rozumiem. To jest jakiś inny język. O czym on pier... Kobieta z kutasem? Chodzi o kobiety z kutasem? To jest najgorsze gówno. O czym? Które chyba na PLW jest, jeśli chodzi o takie ulepszanie, bo to jest tak jak z kobietą. Nigdy nie wiesz, kiedy ci wejdzie. Nie wiem, na 7, podręcznikiem czy z ZBS-em? Z ZBS-em. Super. A co jest lepsze? Ktoś u niego, kurwa, na Discordzie pyta,
Co jest lepsze? ZBS czy podręcznik? Oni grali w topce na privach, tak? Na jakim privie ZBS jest lepszy niż podręcznik? No. Zamykam. A, to jest na 8, a nie na 9. Kurwa, on zamyka oczy. Oczy. Zamykam oczy, nie patrzę. Ja pierdzielę! Co jest? Co? Ja powinienem walić konia, jak ulepszam ostrzy na plus 13. Jak co? Zajdzie, skoczę jak małpa i się odbiję od sufitu. O kurna! A właśnie, zapomniałem powiedzieć, kubki będą wysłane w piątek. Jak kogoś to obchodzi. A matowe pewnie na samym tygodniu, na początku tygodnia. Na 8. Więc już jest ogarnięte. No. Zapytałem, ale otworzyłem wodę. No i myślę, że teraz dipsik się podniesie. Będę musiał wbić za 4 dni broń bohatera na 20 poziom, na 20 poziom sobie po prostu odbiorę kolejną broń. No i potem za jakiś czas na 30 poziom. To już nie podrobi w M1, jak będzie miał 20 poziom. Wypłatam 120 kk, także rzucę myszę. Szucie niedźwiedzia mnie rozpierdalają po prostu. Kłódki. No i dajcie znać w komentarzu, jak chcę z tymi streamkami, czy chcecie, żebym odpalił w sobotę streamka fajnie. Git, kurwa, majonez. 10 na 10 odcinek. O, ktoś, patrzcie, szatę aury sprzedaje. Ale gówno 67. Kurwa, pan ST, jesteś tu? To twój stary się chyba sprzedaje. Turecki stary. Ale ja już zbijam hydrę. System dusz. Powiem ci, gdybym, jak będzie system dusz, to spróbujemy pójść na dungeon węża. Wydaje mi się, że będę miał za małe odporności i boss będzie mnie one-hitował. Ale czy damage'owo jestem w stanie ruszyć bossa? Nie wiem. Co to kurwa jest? Wow! Kto to wymyślił? Ja pierdolę! Kto wymyślił nazwę zakładki zwiększ szansę na sukces? Ja pierdolę. Tu są tylko bodzie pewnie, nie? Wow, runy. Tak po prostu impras, nic tego nie robiłem. Tak po prostu for fun. Kurwa. Już? Patrzcie, i tak właśnie nie lubię. Po co to robisz? Żeby content się zgadzał. Ja pierdolę, po co to robisz? Miał robić wszystko z sensem, to tylko robię hydrę codziennie i nic więcej. Nuda. Tak for fun se robię. Przejdź powiedz, ale ładnie Sabalski, ale ładnie. Content. Ciekawie jest u ciebie, nie tak jak kurwa u innych, nuda. Kwiat północnego wiatru, dobra, uwaga. Ale nie odda, na pewno. Uszlachetnienie, broń. 8 ostrzy, jo. 50%. Cztery bronie. Ciekawe jakie. Pewnie gówniane. Pierwsza broń, gówniana, max umy. Druga broń, max średnie i umy. Nie chuj wie ile to warte, nie wiem. Ale max średnie są. Trzecia broń. Gówno. Te trzy gówniane są. Nie wiem ile max średnie. Max średnie i... najniższe umy. Nie wiem ile to może być warte. Gówno. Ile to da? Expa? 66 tysięcy. Ciekawe ile moja broń plus 12 by dała expa. Nie wiem. Wystawia 3 bony, ale nie oszukujmy się. Straciłem. No bo gra mnie wyruchała na wony. Ja pierdolę. No miałem, ale mi się nie chce. Jutro sam wybiorę. Wybiorę 5 najlepszych, zalosuję kołem i powiem, kto wygrał.